507 964 253 507 964 253. Nisko kłaniam się Państwu po przerwie. 17 minut zostało nam do 22 i gramy do 22. Do siebie mówię. Spokojnie. Takie dwa sondaże dla Państwa znalazłem. Nie, nie, nie polityczne. W dniach od 25 do 28 marca tak zareagowałem, że nie polityczne, bo z tymi politycznymi to jest tak, że... A to jeszcze będziemy mieli kiedyś okazję, żeby na ten temat szerzej pogadać. W każdym razie te są niepolityczne. W dniach od 25 do 28 marca firma Research Partner przeprowadziła na panelu Ariadna badania dotyczące skłonności Polaków do zakupów w międzynarodowych sieciach sklepów, które nie wycofały się z Rosji po rozpoczęciu wojny z Ukrainą. Aż 65% respondentów deklaruje, że nie będzie kupować produktów w takich sieciach handlowych. Zdecydowanie tak, odpowiedziało 36% badanych. Kolejne 29% raczej tak. Tylko 16% stwierdziło, że dalej będzie robić zakupy w tych sklepach. 19% ankietowanych nie wyrobiło sobie dotąd zdania na ten temat. Nie wiem, co jest konieczne, co trzeba jeszcze zrobić, żeby sobie wyrobili zdanie na ten temat. 19% nie wie, co ma o tym wszystkim myśleć, tak? Wyniki badania pokazują, że najbardziej radykalnie do tej kwestii podchodzą respondenci powyżej 55 roku życia. Aż 44% z nich nie zamierza dokonywać zakupów we wspomnianych sklepach. Wśród ankietowanych poniżej 34 roku życia wskaźnik ten nie przekracza 30%. Najlepiej będzie, jak wnioski sobie sami Państwo dopowiedzą, co ja się będę pastwił nad tą młodzieżą, że ona taka jest. Pan Jan z Kalisza Pomorskiego jest z nami. Kłaniam się, panie Janie. Kalisz Pomorski, piękne miasto. Witam pana redaktora, witam telewizorów. Chciałem się tam podzielić takimi swoimi spostrzeżeniami na temat naszego, bo to tak aż wstyd powiedzieć, bo jestem zachodniopomorskie i stąd mamy tego przystojniaka od Senatu. Ja jestem ciekaw, kiedy on podpisał Volkslistę, czy teraz, czy przy tej wypowiedzi, czy wcześniej. No drugi temat to jest naszego, jak tam określają go w Niemczech, opozycjon filler. No ten chyżyruj, jak to pan określa. A ja jeszcze bym mu dołożył garderobę man. I jeszcze jest takie powiedzenie eine Filterdeutsch. Ale chyżyruj to nie ja wymyśliłem. Ja tylko się tym posługuję. No niech będzie, że wyszło to w każdym razie z tego naszego programu. I temat chciałbym zakończyć w ten sposób z tą naszą opozycją. Bo był przez jakiś czas z nimi troszkę spokoju. No i jak się rozpoczęła na tej biednej Ukrainie wojna i teraz się znowu uaktywnili. To są tacy jakby dobroczyńcy rusko-niemieccy. Oni tak wszystko robią, aby tylko było dobrze, tylko nie u nas. A skwituje takim powiedzeniem, no to może znane i nieznane, nie? Sama świnia worek drze i sama kwiczy. I to na tyle. Żegnam, bo to nigdy nie można powiedzieć, że to jest dobry czy zły wieczór, to jest niedobry wieczór i tylko powiem, że żegnam wszystkich telewidzów i pana redaktora. Dziękuję uprzejmie. Wszystkiego dobrego, panie Janie. Proszę państwa, sondaż dotyczący preferencji narodu rosyjskiego. Rosyjska Fundacja Opinia Publiczna przeprowadziła sondaż, z którego wynika, że 73% Rosjan popiera decyzję o rozpoczęciu specjalnej operacji wojskowej, jak nazywają w Moskwie tę wojnę w Ukrainie. W stosunku do badania z 13 marca, proszę sobie wyobrazić, że ten odsetek wzrósł o 5%. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, poproszony o komentarz do tych wyników, powiedział, że poparcie dla prezydenta i rządu oraz specjalnej operacji wojskowej na Ukrainie rośnie bezprecedensowo. To twardy fakt. Zapytany Pieskow, czy Kreml bierze pod uwagę procesy społeczne i czy mają one wpływ na podejmowanie decyzji przez władzę,
powiedział, że popularność prezydenta Rosji Władimira Władimirowicza Putina nigdy nie była jego głównym zmartwieniem. Liczy się wyższy poziom życia, podtrzymywanie rozwoju gospodarczego oraz bezpieczeństwo kraju. Wszystko inne ma drugorzędne znaczenie. To prawda, że osiągnięcie wszystkich tych celów bez wsparcia ludzi będzie niemożliwe. Dzięki Bogu to wsparcie jest obecne na najwyższym poziomie. Tak powiedział Pieskow w rozmowie z agencją TASS. Według Rządowego Ogólnorosyjskiego Centrum Badania Opinii Publicznej zaufanie do prezydenta Władimira Władimirowicza Putina przekracza 80%. Ośrodek ten opublikował w ubiegły piątek wyniki ankiety przeprowadzonej od 14 do 20 marca wśród 1600 respondentów z 80 regionów Federacji Rosyjskiej. Z badania wynika, że zaufanie rosyjskiego społeczeństwa do prezydenta Putina wzrosło w ciągu tygodnia o 1% do 80,6%. Poziom akceptacji dla pracy prezydenta Rosji wyniósł 77,9%. To jest wzrost o 0,7%. Ale według profesor Agnieszki Leguckiej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych te rządowe ośrodki badawcze mówią, że tak zwaną w Rosji, tak zwaną specjalną operację wojskową na Ukrainie popiera powyżej 70%. Niezależne badania mówią o poparciu gdzieś tam rzędu 59%, tak mówi pani profesor. Więc to nadal jest większość Rosjan. I zwróciła jeszcze uwagę w rozmowie z portalem Do Rzeczy pani profesor Legucka na to, że problemem jest nawet nie to poparcie, które jej zdaniem przecież w dalszym ciągu jest przeważające, tak? Problemem jest efekt wyparcia, bo Rosjanie po prostu nie chcą dowiedzieć się prawdy. Uważają, że zdjęcia przesyłane z Ukrainy, które trafiają do mediów społecznościowych, to jest manipulacja i zmowa Zachodu. Są badania, które mówią, że następnym celem Rosji powinna być Polska, ale nie mam co do nich przekonania, tak mówi pani profesor Agnieszka Legucka. Pan Tadeusz z Krakowa jest z nami. Kłaniam się, panie Tadeuszu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak, słucham. Panie redaktorze, dobry wieczór. Drogi panie redaktorze, ja jestem po trzecim zawale i staram się, żeby dożyć jeszcze, aż jeden i drugi rzeczywiście znikną w ogóle. Jak pył. A dlaczego to był? Ja się pytam pana redaktora, może ja jestem słaby w polityce, w całym tym wszystkim. A jakby zrobić referendum dla tych dwóch gości? Bo skoro nie można konstytucyjnie ich załatwić, to dlaczego nie zrobić referendum? No uważam, że na pewno te 60-70% naszego społeczeństwa, no przecież widzi, co się dzieje. To przecież ci ludzie wezmą puszczą nas otwartą paszczę tego wielkiego Związku Radzieckiego, jakby tam jest. No to jest coś okropnego. Pozdrawiam, dziękuję, kłaniam się. Ale panie Zaduszu, sekundę, bo to pan skrótem pojechał. Dla tych dwóch gości, znaczy dla których dwóch gości referendum? No dla tego najmniejszego człowieczka i tego małego takiego kurdupelka. No przecież to są ludzie, którzy nie powinni w ogóle być w opozycji. No, niechże tam im mało jest ludzi mądrych, że tak powiem, w opozycji. No jest, przecież to nie są głupcy ludzie. A ci to. Ale to pan mówi o tym, żeby Tuska i Grodzkiego przy pomocy referendum odwoływać? No nie wiem, czy to by było. Niech mi pan odpowie. Nie ma takiego... Znaczy to było... Ja jestem za, tylko że to by było poza jakimkolwiek trybem, no. No nie wiem, no tak nie mi przyszło do mojego łba, że tak się brzydko wyrażę. Rozumiem. Nie, dobrze pan sobie to wymyślił i myślę, że naród byłby za, tylko że no, z tego się nie da tak przeprowadzić. To są koszty, ja to sobie też zdaję sprawę. Bo to referendum to nie jest tak, wyjąć na przykład 1 000 000 złotych i załatwić. Nie, to się nie da tak. Ale no pomysł, no niech by był, może akurat, nie wiem, no. Koszt do przełknięcia, bo koszt tego referendum, myślę, że też by się na to Polacy zgodzili. To jest mniejszy koszt niż trwanie tego Grodzkiego i Tuska w
tej polityce, tylko że nie da się tego zrobić. Pięknie. Mi pan wyjął. Szkoda czasu, niech ktoś jeszcze do pana zadzwoni. Kłaniam się. Pięknie, do dziękuję. Nie, nie, to ciekawie pan to wymyślił. Okej, w porządku. Jeszcze mam taką opinię dla państwa, którą bardzo bym chciał przedstawić, bo wybitny polski historyk, pan profesor Andrzej Nowak, w wywiadzie dla Radia Wnet powiedział, że niektóre kraje rewidują swoją postawę z ostatnich lat, tak jak w przypadku części polityków i prasy niemieckiej, politycy, którzy swoją biernością torowali Władimirowi Putinowi drogę do kolejnych agresji, powinni się uderzyć w piersi, zanim zaczną się ponownie wypowiadać odnośnie Rosji. Dech zapiera bezczelność ludzi najbardziej zaangażowanych w popieranie agresywnej polityki Putina, całkowitej bierności i podporządkowywania Polski jego planom w latach 2007-2014. A dzisiaj ci ludzie ośmielają się pouczać bez zmrużenia oka, występować w roli moralnych autorytetów w sprawie polityki wschodniej, tak powiedział pan profesor. Jako przykład profesor Nowak podał wypowiedzi właśnie byłego prezydenta Komorowskiego na temat patriarchy Cyryla dotyczące spotkania z polskimi biskupami w 2012 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. On jakby zapomniał, że to wszystko było wynikiem realizowanej przez Tuska i Komorowskiego polityki. Kłaniać się wprost każdemu gestowi polityki Putina. Myślę, że dopóki nie będzie słychać głośnego uderzenia w piersi tych, którzy odpowiadają za ten błąd w polityce, bo do tego sprowadza się torowanie drogi Władimirowi Putinowi do agresji w Europie Wschodniej, dopóty nie mają prawa do zabierania głosu w sprawie relacji z Putinem. Świadczą o tym dziesiątki tysięcy działań i gestów, z których część budzi po prostu szok. Przykładem, jaki przywołał profesor Nowak, było zwołanie tej narady ambasadorów Polski, żeby wysłuchali szkolenia na temat tego, jak ma wyglądać właściwa dyplomacja państwa polskiego, którego to szkolenia udzielił im sam Siergiej Ławrow na prośbę Radka Sikorskiego, jak państwo pamiętają. Generalnie w ocenie pana profesora Nowaka rząd PO-PSL w latach 2007-2014 konsekwentnie prowadził politykę antyukraińską. Nikt nie zrobił tyle, no może poza Putinem, żeby zaszkodzić Ukrainie, co Sikorski i Tusk, żeby wesprzeć Putina w agresji, a Ukrainę w tych latach do 2013 fundamentem ówczesnej polityki rządu było to, że Putin, dobre stosunki z Moskwą są potrzebne do życia, jak powietrze. Pan Andrzej Sosnowca jest z nami, tylko się martwię, bo mało czasu nam zostało. Słucham, panie Andrzeju. No, zgadza się, panie Jacku. Przepraszam, kłania się. Panie Jacku, powiem wam tak, no. To jest pan marszałka Grunskiego, czyli osoby, to jest skandaliczne. Jest skandaliczne po prostu. Jest po prostu to nie ma na czym nawet się, jak się mówi, rozważać. To jest piąta kolumna, ale powiem tam tak. Ja powtórzę to, co mówiłem. Ukrainę trzeba wspierać wszelkimi siłami i możliwościami, bo oni naprawdę walczą za naszą wolność, waszą i naszą, naprawdę walczą. Wspierać po prostu, olać wszystkie głosy, że jak to się mówi, że tam u nas ukraińcy pracę i takie, to jest cholerna, to jest zła polityka troli rosyjskich po prostu. I trzeba wspierać ich w każdym może momencie. Trzeba tam im wysłać, jak ktoś mówi, tylko po cichutku, broń ofensywną, czołgi, rakiety, chcemy przeciwrakietowe, podobne trzeba wspierać, wysłać to naprawdę. I, panie Jacku, ja jestem tak, no, zresztą fantastyki, może w swoim czasie, raz już nie się tym, i polityczną, ale dlaczego przykładowo amerykańska 82 dywizja przykładowo mogą wziąć urlopy i sobie wybrać urlop do Ukrainy. Oprócz tego mogą jakieś firmy General Electric czy Lockheed Martin sprzedać poprzez inne spółki. Tak jak przykładowo, jak Francja chciała sprzedać Mistrale poprzez Egipt Rosjanom, to się nie udało. I robić swoje, no. Ja przepraszam, może jestem stupid, głupi, ale ja tak uważam, przepraszam. Ja jestem prostym człowiekiem, uważam profesor Kawalowy. Przepraszam. I nie, no pan za co przepraszać, panie Andrzeju, spokojnie. No to ja bardzo uprzejmie dziękuję. No ja się cieszę, że państwo dzwonią i że państwo mówią tak, jak państwo myślą, tak? Na tym to polega, że
I dlatego to jest ciekawe, bo tylko prawda jest ciekawa, że najważniejsze jest to, co państwo na ten temat sądzą. Na koniec jeszcze jedna naczelna. Kasia mówiła o tym w swoim programie, rozmawiała na tym, o tym temacie z pierwszymi gośćmi, ale sama w rozmowie z TVP Info Zlikwidować mówiła o tych negocjacjach. Powiedziała tak: wojna na Ukrainie nie poszła po myśli Władimira Putina. Ukraińcy bronią się i odbijają kolejne miejsca. Sytuacja na Ukrainie wygląda zupełnie inaczej, niż miała wyglądać w tych planach Federacji Rosyjskiej. Jest dokładnie tak, jak mówił w rozmowie z Gazetą Polską wicepremier Jarosław Kaczyński. Gdyby Rosji udało się szybko zdobyć znaczną część Ukrainy lub złamać ducha walki społeczeństwa, to wówczas rzeczywiście moglibyśmy się spodziewać tego, że zachęcona takim zwycięstwem i kapitulacją społeczeństwa, Rosja będzie przynajmniej starała się przetestować jedność NATO i być może sprowokować atak na któryś z państw paktu północnoatlantyckiego. Dzisiaj takiej sytuacji nie ma. Rosja jest w zupełnie innym punkcie. Mówią o tym też wojskowi i Ministerstwa Obrony różnych państw, że Rosja musi zmienić swoją taktykę. To jest dziś oczywiste, że nie jest w stanie zrealizować pewnych celów, na przykład nie jest w stanie szturmem zdobyć Kijowa. Co do tego nie ma dziś wątpliwości. Pod tym względem możemy na pewno pozwolić sobie na optymizm, ale niewielki. Bo warto zawsze mieć w tyle głowy prostą, jasną opinię, że dopóki wojna trwa i jest nieprzewidywalna i niebezpieczna, to nigdy nie jest tak, że ta wojna nas nie dotyczy, bo trwa za naszą granicą. Ona trwa właśnie przy naszej granicy. Ostrzeliwane są cele niedaleko granicy. Przypomnijmy, że na terytorium Ukrainy prawdopodobnie operuje jakieś 150 tysięcy rosyjskich żołnierzy. To nie jest tak duża siła militarna, która mogłaby obezwładnić to państwo, ale to jest jednak potężna armia, która może działać na rzecz wyniszczenia tego państwa pod względem ludzkim i gospodarczym. Do tej pory Rosjanie nie idą na żadne ustępstwa. Chociażby tak prosta sprawa możliwa do zrealizowania, jak otworzenie tych korytarzy humanitarnych w okolicach na przykład Mariupola. Proszę zauważyć, że za każdym razem, gdy są one organizowane, ci ludzie, którzy chcą się wydostać, są ostrzeliwani. Przy czym w tej propagandowej telewizji ruskiej oni mówią o tym, że to Ukraińcy nie pozwalają tym ludziom wyjść z Mariupola. Katarzyna powiedziała, że w pewnym momencie, miejmy wszyscy nadzieję, że Ukraina do tego doprowadzi, że Rosja będzie przyparta do muru na ziemi ukraińskiej i będzie musiała podjąć w sposób prawdziwe negocjacje pokojowe. Ale ja mam wrażenie, że to jeszcze nie jest ten czas. No i wypada się z nim tylko zgodzić. Bardzo uprzejmie dziękuję państwu. Proszę na siebie uważać. Polecam się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Proszę pozostać z Republiką.